Drodzy, witajcie w nowym daily vlogu. Jak widzieliście, ja dzisiejszy dzień zaczęłam od zabiegu w gabinecie mojej ukochanej dr Pander. Od zabiegu Nucleophil Soft Plus na okolice oczu. Jestem już w domu, minęła godzina. Pokażę wam teraz, jak wygląda ta okolica. To jest mój ostatni zabieg z serii. Tutaj wygląda całkiem dobrze, oczywiście widać jeszcze nakłucia, ale to z czasem zejdzie. Tu jest troszeczkę gorzej, niestety zrobi mi się tutaj siniak, ale to tylko i wyłącznie z mojej winy, ponieważ podczas zabiegu, kiedy pani doktor mi się wbijała, ruszyłam się. A ruszając się, pani doktor przebiła mi naczynko, więc ten tutaj się pojawił taki malutki siniak, który będziecie pewnie widzieć w najbliższych filmach, ale mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzało. Mi to absolutnie w niczym nie przeszkadza i tak jestem bardzo zadowolona, jak moja skóra wygląda po godzinie od zabiegu. Natomiast słuchajcie, takie szybkie podsumowanie tych wszystkich zabiegów, które do tej pory wykonałam. Po pierwsze, pierwszy raz wykonywałam w ogóle jakikolwiek zabieg z medycyny estetycznej w okolicy moich oczu, więc nie mam porównania do innych zabiegów. Natomiast po każdym z nich, po każdym wykonanym zabiegu, bo tam musi być odpowiedni odstęp, musi być wykonana seria. Zapraszam was oczywiście do obejrzenia pierwszego filmu z tego zabiegu, tam wszystko dokładnie jest wyjaśnione. Po każdym zabiegu efekt był taki sam, czyli skóra momentalnie wygładzona, rozjaśniona, takie delikatne opuchnięcia, które mi się tutaj pojawiają, wygładzone, zmarszczki tutaj wygładzone, napięta skóra, napięta górna powieka, coś wspaniałego, tak właśnie taki efekt pojawia się po każdym z tych zabiegów. I tak jak pamiętacie, wykonywałam zabieg Nucleophil na całą twarz i jestem do niego tak średnio przekonana, tak w przypadku Nucleophil Soft Plus na okolice oczu jestem zachwycona, słuchajcie, naprawdę super, że pojawił się taki zabieg, bo na pewno jest to on alternatywą dla wszystkich innych zabiegów z medycyny estetycznej. Jak wiecie, Nucleophil jest stymulatorem tkankowym, więc naturalnym, więc to też jest bardzo fajna sprawa. Natomiast chciałabym, bo pewnie będziecie mnie pytać, czy go powtórzę, czy go znowu wykonam. Jak wiecie, teraz powinnam mieć przerwę i tak też będzie. Natomiast chciałabym mieć porównanie do innych zabiegów, żeby też wam potwierdzić tak naprawdę w 100%, że ten zabieg jest warty wykonania, jest warty zainwestowania pieniędzy i będziecie widzieć efekty. I dlatego też dzisiaj rozmawiałam z dr Pander, że wykonam pierwszy raz mezoterapię igłową w okolicy oczu, też z odpowiednim preparatem we wrześniu. To będzie mój pierwszy raz z mezoterapii igłowej na okolice oczu i wtedy, słuchajcie, zobaczę, jaka będzie skóra po takiej mezoterapii, po innym preparacie, jak ona będzie się zachowywała, jakie będą efekty i wtedy wykonam dla was może taki właśnie film porównujący, co jest lepsze, czy taki stymulator tkankowy, podawanie Nucleophil właśnie w tej okolicy, czy z kolei wykonywanie regularne, na przykład raz w miesiącu, mezoterapii igłowej z jakimś konkretnym boosterem, preparatem, kwasem i tak dalej. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie dla was, ale powiem wam, że no jestem zadowolona. Jestem zadowolona z tej wersji preparatu Nucleophil, jestem zadowolona, jak wygląda ta moja okolica oczu. W ogóle muszę wam powiedzieć, że po tych zabiegach nawet zrezygnowałam z takich cięższych korektorów na rzecz delikatnych, rozświetlających, rozjaśniających korektorów właśnie na tę okolicę, które przepięknie się trzymały, absolutnie nie wchodziły w zmarszczki. No czułam się tak, jakbym znowu miała 20 parę lat.
kiedy ta skóra pod oczami była zupełnie inna. Także ja dzisiaj na bazie swojego doświadczenia i zabiegów, które wykonałam, mogę Wam z czystym sumieniem polecić ten zabieg. Naprawdę daje bardzo fajne efekty. Także tyle, jeśli chodzi ze spraw kosmetycznych, a teraz zapraszam Was na dalszą część dzisiejszego Daily Vloga. Dzisiaj też muszę się Wam czymś pochwalić, a dokładnie tym, jak kwitnie w tym roku mój storczyk. To jest pierwszy raz od 6 lat, kiedy ja mam takie piękne kwiaty. I wiecie co, nie mogę się po prostu nadziwić, jak to jest możliwe, że on mi tak kwitnie. Wytłumaczę Wam teraz tak naprawdę, o co chodzi. Ten storczyk ma już 6 lat i do tej pory pojawiał się tylko jeden pęd, a dokładnie ten tutaj, na którym pojawiały się kwiaty raz w roku. I te kwiaty to zazwyczaj były tylko 3 małe kwiaty, coś mniej więcej tak jak widzicie tutaj. W tym roku mam jakieś po prostu szaleństwo, jakiś obłęd. To, jak kwitnie mi storczyk, jest nieprawdopodobne. I wiecie, co jest najlepsze? Ja absolutnie nic tutaj przy nim nowego nie robiłam. Nie zmieniałam ziemi, nie dodawałam żadnej odżywki, nie zmieniałam miejsca, w którym stoi. On po prostu tak mi w tym roku rozkwitł, że codziennie po prostu się nim zachwycam. Ale najciekawsze z tego wszystkiego jest to, że na tym pędzie, na którym zazwyczaj pojawiały się właśnie kwiaty, pojawił mi się nowy mały storczyk. Zobaczcie. I ten nowy mały storczyk również puścił pęd z takimi oto przepięknymi kwiatami. I dlaczego Wam o tym wszystkim mówię? Nie tylko dlatego, że chcę się pochwalić, ale wiem, że są tutaj na moim kanale dziewczyny, które mają u siebie storczyki. I potraficie z nimi robić cuda. Ja nie jestem osobą, która ma praktykę właśnie w hodowaniu storczyków. Mam tylko ten jeden. I mam do Was, dziewczyny, pytanie. Otóż właśnie ze względu na tego małego storczyka, który mi się tutaj pojawił, powiedzcie mi, co ja mam zrobić. Czy ja mam poczekać, aż on przekwitnie i wtedy powinnam go odszczepić i posadzić w oddzielnej donicy? Czy ja powinnam to tak zostawić? Co ja mam z tym robić? Właśnie z tym nowym, zobaczcie, z tym nowym małym storczykiem. Żeby oczywiście go tutaj nie zniszczyć, żeby nie spowodować jakichś strat na tym moim storczyku. Będę Wam wdzięczna za każdą radę w komentarzach, nawet wiadomości mailowe. Dajcie mi proszę znać, co ja powinnam zrobić w takiej sytuacji, kiedy właśnie pojawił mi się tutaj ten młody storczyk. Jak powinnam o niego zadbać. Będę Wam bardzo, ale to bardzo wdzięczna. No i zobaczcie, jak on mi pięknie kwitnie w tym roku. No nie mogę się sama nadziwić. Moi drodzy, wyprzedaże trwają, więc postanowiłam, że dzisiaj zabieram moją drugą połówkę na shopping. I za moment jedziemy do Złotych Tarasów. Chciałabym kupić dzisiaj mojemu Massimo coś ładnego, coś fajnego. Przydałoby się odświeżyć trochę jego szafę. Więc jedziemy, ruszamy w drogę. Ale zanim do tego dojdzie, to jeszcze Wam tak szybko pokażę, co mam dzisiaj na sobie. Co prawda, widzieliście na początku dzisiejszego Daily Vloga taką małą przebitkę u Dr. Pander. Więc czas najwyższy powiedzieć Wam, co tak naprawdę mam na sobie, bo wiem, że będzie bardzo dużo pytań. Jak zawsze. Więc zaczynamy. Okulary Lux Bryle, naszyjnik z perełek z monetą Wecji, pierścionek Bajdziubeka, zegarek Daniel Wellington, marynarka jest z Zary, z tegorocznej kolekcji, właśnie taka fajna, powiem Wam, że bardzo fajny materiał, przyjemny, dzisiaj pada, więc jest taka dosyć brzydka pogoda. Koszula biała, bawełniana, w 100% bawełniana koszula, z kieszonkami ze sklepu Angela.com, pasek Pinko, granatowe jeansy stare, które mają już kilka lat i są z Zary, torebka Bigordi i wygodne mokasyny z Lovet. Także, moi drodzy, tak się właśnie dzisiaj prezentuje, tak jak widzicie. Taki trochę klasyczny, sportowy look, wygodny. Jest chłodno, więc w marynarce będzie idealnie. Jedziemy na zakupy i zabieramy Was ze sobą. Pierwszy przystanek, ulubiony sklep mojego Massimo, czyli Van Graaff.
A może by tak wybrać mu dzisiaj jakąś polówkę? Powiem Wam, że Massimo bardzo lubi tego typu koszulki. I może coś się znajdzie ciekawego. Kochanie, podoba Ci się ta koszula? Poland Shark, Twoja ulubiona marka. Brawo. No, to co, bierzemy do mierzenia? No, fajna, fajna. No i proszę, znalazłam coś dla siebie na mój komputer. Idealny rozmiar. Biorę. Wyobraźcie sobie, że jest godzina 21, a właśnie zaczęło pomału przyświecać słońce. Nieprawdopodobne. Ale opowiem Wam teraz coś ciekawego. Słuchajcie, pojechaliśmy na zakupy. Zresztą co mogliście widzieć? No jak dobrze, że istnieją nadal te maseczki. No bo oczywiście ja dzisiaj bez makijażu cały dzień. Przepraszam Was za te odgłosy, ale Max ogląda jakieś filmiki głupie na Facebooku. W każdym razie... dobrze, że istnieją maseczki, bo jak widzicie, tego siniaka coraz bardziej tutaj widać. No i maseczka, w której chodziłam po złotych tarasach, była taka dosyć, no wiadomo, duża. Tutaj wszystko mi fajnie zakrywała i nikt nic tak na dobrą sprawę nie widział. No i słuchajcie, jaki numer. W pewnym momencie stoimy przy stoisku tam z rzeczami dla mężczyzn. Massimo oczywiście poszedł swoje rzeczy wyszukiwać, które mu się tam podobały. No i słuchajcie, zjechała mi trochę maseczka. Także wyszło całe, tak było widać całe to oko takie podbite. I stał przy mnie mężczyzna i tak się na mnie spojrzał. Taki starszy pan. I mówię, przepraszam, czy wszystko w porządku? Ja tak, słuchajcie, zgłupiałam. I nie wiedziałam, co się dzieje. Dlaczego ten pan pyta mnie, czy wszystko w porządku? Ja mówię, że tak. No tylko chciałem się upewnić, czy u pani wszystko w porządku, i tak pokazuje to oko, czy u pani wszystko w porządku, czy z mężem wszystko w porządku. Ja, słuchajcie, od razu sobie pomyślałam, pewnie facet pomyślał sobie, że nie wiem, może Massimo mnie leje, czy co. I mówię do niego, że nie, no oczywiście, że wszystko w porządku, to tylko po zabiegu mam taki tutaj ślad. A dobrze, dobrze, to ja przepraszam. Fajnie, że słuchajcie, mężczyzna, którego kompletnie nie znam, jakiś przypadkowy mężczyzna, zapytał się mnie, czy ze mną wszystko w porządku i czy w moim związku jest wszystko w porządku. Najwyraźniej obserwował mnie i Massimo, już tam gdzieś tam sobie chodziliśmy, i zwrócił uwagę, że gdzieś spod tej maseczki wysuwał się ten siniak. No ale niemniej jednak muszę Wam powiedzieć, że jest to dla mnie bardzo ciekawa sytuacja. Pierwszy raz w czymś takim się znalazłam. I uśmialiśmy się trochę z Massimo, że może lepiej będzie, jak zacznę nosić makijaż, przynajmniej przykrywać sobie tutaj tego siniaka i go nie pokazywać, albo przynajmniej przez kilka dni posiedzę w domu, żeby ludzie nie patrzyli na nas jakoś dziwnie. No, to taka, słuchajcie, na zakończenie dzisiejszego filmu mała anegdotka, ale muszę Wam powiedzieć, że ten dzień bardzo fajnie zleciał. Oczywiście zakupy nam się po części udało, bo to, co mi się osobiście podobało, okazało się, że było albo za duże, albo za małe na Massimo, czy tam źle na nim leżało. On sobie tam wybrał parę rzeczy, ja też. No i tak na dobrą sprawę dzień się, słuchajcie, skończył. Zleciał momentalnie. W ogóle ten czas ostatnio bardzo szybko mi leci.
Nie wiem, czy wy też tak macie, ale słuchajcie, no już jest lipiec, zaraz skończy się lato. Za szybko ten czas leci, zdecydowanie za szybko. A ja właśnie takim akcentem kończę dzisiejszy vlog. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!